Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Wygląda, że za dużo ostrożności zabija jednak pacjentów paniki 19 czy COVID-19. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, parę wyjaśnień można powiedzieć. Jedna to jest ta gąbka. Postarałem się posłuchać moich filmików na różnych sprzętach. No i wygląda na to, że jest jednak sporo troszeczkę tego cmokania, te sy, słychać i tak dalej, i tak dalej. No to założyłem gąbkę na mikrofon. Możliwe, że to poprawi. No na pewno jest głośniej, na pewno jest lepiej niż mikrofon z kamery bezpośredniej. Mam jakieś inne mikrofony, może posprawdzam właśnie inne mikrofony, inne konfiguracje, może inne filtry i tak dalej. Druga sprawa to jest to, że część widzów martwi się o moje zdrowie, moje nerwy, poleca wypoczynek i tak dalej. No wbrew pozorom nie jest to frustrujące dla mnie. Jestem, może stoikiem nie jestem, nie mam nerwowych, nie mam stalowych nerw, no ale daje mi to jakąś satysfakcję, samozadowolenie i tak dalej, i tak dalej. Te 20 minut, które staram się spędzić na tych pogaduszkach, obserwacjach i tak dalej, jest to część mojego, no nie wiem, rozrywki, hobby. Niektórzy zbierają znaczki, niektórzy dłubią w nosie, a ja jestem przed mikrofonem, sobie pogadam, poopowiadam i tak dalej, powymieniam zdania z innymi. YouTube nie rozpowszechnia tego za bardzo, no ale to nie ma znaczenia. Od trzech lat już sobie tak mówię, dzień w dzień, ponad tysiąc filmików nagrałem na najróżniejsze tematy. Także chyba dużo się nie zmieni. Formatu nie zmienię. No z tyłu to te czapeczki, te mapy. Flaga zostanie zawsze. No flaga będzie zawsze z tyłu. Trump 2020 przypuszczalnie odłożę na bok. Czapeczkę też odłożę na bok. No jest czas na czapeczki i czas na brak czapeczki. No ale to po 7 grudnia. Po 7 grudnia wtedy, kiedy kolegium elektorskie oficjalnie wyjdzie i według konstytucji, według prawa powie, że prezydentem, wybranym prezydentem jest Biden. Do tego momentu wszystkie te lewackie stacje CNN, TVN i tak dalej, no to robią ludzi w balona. Nie można mówić, że to Biden jest prezydentem wybranym, tylko dlatego, że jest zadeklarowany przez CNN czy Associated Press. Konstytucja mówi konkretnie, kolegium elektorskie, tak? Także nie ma ktokolwiek mówi, że wybranym prezydentem jest Biden. No, wszystko na to wskazuje, ale kolegium elektorskie decyduje. Także z tyłu się zmieni, gąbka pomoże, a nie martwcie się o moje nerwy. Nie staram się podniecać dużo lewaków. W 2016 roku płakało, kiedy wybrano Trumpa. No ja nie płaczę, że jest możliwość taka, że Trump nie będzie prezydentem na drugą kadencję. Także moje nerwy są spokojniejsze niż nerwy lewaków. Przepraszam, ale wracając do tej ostrożności, do tego, że to zabija pacjentów COVID-a. No ten strach i ta panika, no to jest taki podstawowy powód do tego, że to wszystko tak wolno idzie i że jakieś fachowe decyzje nie są podejmowane. Te wszystkie przypadki COVID-a i ludzie trafiający do szpitala, no podnosi się to w całym kraju. No i tworzy to jakąś taką atmosferę kryzysu. Tworzy to jakąś atmosferę kryzysu. Politycy już wariują, chcą wprowadzić jeszcze więcej niż to było na wiosnę. Cały ten taki śmiertelny ton tych wszystkich
polityków, no to pokazuje, że oni chcą przekazać tą nieuchronność, tą nieuchronność tego, że musi się to stać, no i oni mówią, no my musimy, nie chcemy, ale musimy, no i chcą ograniczać prawa obywatelskie, prawa ludności, zlikwidować spotkania rodzinne, społeczne, no i w zasadzie chcą chyba dobić biznesy. Chcą dobić biznesy i nie wiadomo, jaką mają alternatywę, czy kołchozów, czy spółdzielni rolniczych, spółdzielni sklepowych, no nie wiem. Nie wiem. To jest, chcą iść w kierunku totalnego zamknięcia. W wielu miastach wszyscy śmieli się i wiedzieli, że w zasadzie dzisiaj ogłoszą, że jutro na Thanksgiving wszystko będzie zamykane. Udupili restauracje, do których chodzili. Wielu polityków chodziło do restauracji, chodziło do fryzjerów. No oszukiwali. Nam malutkim każą robić, a sami oszukiwają. Oszukują. No i ciekawe jest to, że AAA, no to jest American Automobile Association, przewiduje, że w Ameryce będą dzisiaj, jutro, przed świętami dziękczynienia będzie jeździło czy podróżowało 50 milionów ludzi. W zeszłym roku było 55 milionów, także to jest 10% mniej. No tak, taka nieposłuszeństwo, można powiedzieć, społeczne pokazuje na to, że jest to na poziomie lat 1960. To jest zrodzone z tej fatygi, z tego zmęczenia, z tego przemęczenia tym bombardowaniem, tym COVID-em, no i dojściem do wniosku, że w zasadzie to nie jest aż takie straszne. No mówią te 250 tysięcy zmarłych, no ale to już wszyscy wiedzą, że to nie jest 250 tysięcy, tylko może 25 czy 50 tysięcy. A każdy normalny rozumie, że w Ameryce umiera dzień w dzień 10 tysięcy ludzi, czyli 3 miliony na rok, bo to jest około 1%. No i to jest smutne. To jest smutne, że po prostu obywatele stracili wiarę w swoich polityków. No ale wracając do tego leczenia i co może być osiągnięte. No, lekarze niestety zamknęli się w taki kokon pewności. W Ameryce jest połowa prawników światowych, czyli na cały świat jest jakaś ilość prawników, z czego połowa jest w Ameryce. No i to dotyczy powiedzmy też lekarzy. Lekarz może zarabiać, lekarz chirurg od serca może zarabiać 500-600 tysięcy rocznie, czyli można powiedzieć, że to jest 2000 dolarów dziennie, no na 365 dni, no ale powiedzmy 3000 dolarów dziennie będąc w szpitalu, no ale bardzo często ci lekarze będący powiedzmy chirurgami, oni płacą 100 tysięcy ubezpieczenia rocznie na wypadek zaskarżenia, no bo prawnicy niestety skarżą. No i tu się ten kłębek, to się koło zamyka. W Polsce, czy w Europie, czy w Anglii nie ma praktycznie możliwości, żeby skarżyć lekarza, no albo jeżeli jest możliwość, no to nie ma szansy wygrania. W Ameryce musi być udowodnione to, że ktoś coś zrobił niedostatecznie. No i tu się sprawa zamyka. Nie chcą dawać lekarstw, które są niedostatecznie sprawdzone. Lekarstwa muszą być podawane. Jeżeli są dowody na to, że to będzie działało. No i żaden z tych lekarzy nie odejdzie na bok, żeby brać jakieś eksperymentalne czy jakieś mniej znane lekarstwa, no bo jeżeli by się okazało, że coś nie wyszło, no to będzie zniszczony. To będzie po prostu zniszczony na amen, można powiedzieć. Wszystkie te lekarstwa, czy proszki, medycyna i tak dalej,
czy czekanie na to, że musi być wszystko pewne, no to no, można powiedzieć w sytuacjach normalnych, no to można na to czekać. No, ale teraz mamy sytuację dosyć kryzysową, no i czekanie na 100% pewność, no to doprowadza w sumie do większego ryzyka, tak jak z tymi szczepionkami. Na razie 3 miliony jest zaszczepionych. 12 milionów niby choruje, czy miało COVID. Ćwierć miliona niby umarło. No to na 12 milionów ćwierć miliona umarła. No to jedna osoba na 20 niby umarła, czyli 5%. No ale jak się policzy, że w zasadzie połowa to miała inne choroby, 3/4 było w dosyć dostojnym wieku i tak dalej, no to nie jest 5%, tylko powiedzmy 1%, a 1% no to już dosyć jest blisko grypy. No ale wracając do tej niepewności, no ta niepewność powoduje to, że nie jest całkowita pewność na przykład na temat lekarstwa antydepresyjnego fluwoksaminy. Fluwoksaminę sprawdzali tam, mają badania te statystyczne, mieli tam 150-180 osób, no i to było publikowane w najróżniejszych miesięcznikach fachowych dla lekarzy. No i ten fluwoksaminek dawali także, że ludziom chorym, no i ludzie, którzy byli chorzy, dostawali te lekarstwo, no to nikt, kto dostawał te lekarstwo, u nikogo się nie pogorszyło, a u 10% ludzi, którzy dostawali tą solankę, te tak zwane placebo, czyli no to jest cukierek, który tylko daje złudzenie pacjentowi, że on jest potraktowany lekarstwem, no to było 8% zachorowań, tak? No ale nikt się na to nie zgadza, nikt nie boją się po prostu to dawać. Następny Ivermectin to jest następne lekarstwo, które też mieli badania, no ale to chodzi o to, zanim ludzie trafią do szpitala, zanim są jakieś bardzo poważne rzeczy, no i to było sprawdzone na 200 pracownikach szpitali, dawali im tak prewencyjnie, no i okazało się, że ci, którzy dostawali to, no to 2% ludzi zachorowało, a ludzie, którzy mieli cukierki, dostawali, no to 10%. Także spora różnica, to jest zapobiegawczo. No ale też nie chcą dawać jej ivermesyny, no bo się boją. Następna taka kontrowersyjna sprawa, no to była hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine, no to jest to, co Trump zachwalał. No i oczywiście lewacy napierniczali na Trumpa, że on poleca chemikalia do czyszczenia akwarium. No była taka sytuacja, no i lewacy wykorzystali to, sfabrykowali, przekręcili po prostu nieprawdopodobnie. No była jakaś sytuacja, że jakiś menelik z kobietą meneliczką, on przeczytał, że tam miał jakąś pudełko o nazwie podobnej, używanej do czyszczenia tych rybek, no i zaaplikowali sobie to. Później w sumie okazało się, że kobieta wykończyła tego faceta, bo ona dała mu dwa razy mocniejszego, setkę dwa razy mocniejszą niż ona wzięła i go zabiła. No ale lewactwo, CNN, TVN właśnie krzyczały, że Trump poleca właśnie chemikalia do czyszczenia akwarium. No to jest chamstwo, to jest po prostu nieodpowiedzialna polityka, no, i walka polityczna. No, jak można traktować Amerykanów jak głupków, tak? To jest po prostu nieprawdopodobne. No ale hydroxychloroquine w 24%, no i są na to badania, w 24% udowodnił, że
że ilość zejść śmiertelnych i przebieg choroby się poprawia. I to nie jest, nie jest to takie nowe, no bo chinina jest używana w Indiach na malarię od setek lat. To jest skory drzewa chininowego, także ten quinin, tonik, tak jak się pije, na przykład są te oranżady, no nie oranżada, oranżada to musi mieć napój pomarańczowy, ale ten tonik, no to w zasadzie jest z tą chininą, no nie wiem, czy ze sztuczną, czy z prawdziwą, no ale jak zaczęli wprowadzać ten tonik w Indiach, no to ludziom posmakowało to, tak samo Pepsi, no to w zasadzie jest takie lekarstwo na żołądek, Pepto-Bismol, no to właśnie od tego pochodzi ten smak. Pepsi-Coli, to pochodzi od tych, to jest jakieś tam, nie wiem, czy to jest pochodna, czy produkt zwierzęcy, czy roślinny, no ale lekarstwo Pepto-Bismol, no to jest to, co Pepsi-Cola ma. No Coca-Cola ma, oryginalnie miała kokainę w sobie, no malutką ilość, od lat już nie ma kokainy. No ale to takie małe dygresje. Hydroxyloquinin jest w zasadzie nawet dawany kobietom w ciąży, czy matkom karmiących, tak, także naśmiewanie się komunistów z Trumpa, no było chamskie, między innymi dlatego 72 miliony głosowało na normalnych Amerykanów, na normalnego Trumpa. No i ta niepewność może pozostawać, no ale co zrobić z tym leczeniem takim, które by pomogło wszystkim. No i w zasadzie to pomoże. Lekarze boją się takich badań, które nie są podwójnie ślepe. To oni, dlatego na przykład te szczepionki, które chcą wprowadzić, no to one są podwójnie ślepe, że wzięli 15 tysięcy, dali solankę wszczepili, 15 tysiącom dali te prawdziwe szczepionki, no i ilu wypuścili ich w świat i na te 30 tysięcy wróciło 100 chorych. Na 100 chorych wróciło, okazało się, że 5 było szczepionych, a 95 osób było nieszczepionych, to powiedzieli, że wydajność tych szczepionek jest 95%. No zaszczepić 300 milionów ludzi, no to spowoduje, że to będzie 1,5 miliona ludzi i tak będzie chorowało. Ile umrze, to jest inna sprawa. Cała ta sytuacja, no po 20 stycznia przypuszczam, że to wszyscy odpuszczą. Jeszcze wytrzymają do tego, żeby zamknąć Boże Narodzenie, ale jak już będzie prezydent zaprzysiężony, to się wszystko zmieni. No, mam nadzieję, że w wyborach międzyprezydenckich 2022 ludzie się zorientują na temat tych najróżniejszych sytuacji w lokalach wyborczych, zorientują się na temat sytuacji tego, co politycy i gubernatorzy robili obywatelom przez ten okres tego COVID-u, przez ten okres tej paniki. Mam nadzieję, że obywatele i wyborcy podejmą prawidłową decyzję, że zaczną po prostu wybierać więcej normalnych. No, już teraz mieliśmy pokaz tego, co się stało. 15 miejsc 432 z Izby Reprezentantów przeszło do Republikanów. No i to będzie ta fala. Może nie wszyscy lubili Trumpa, no ale jednak konserwatyzm zwycięży, konserwatyzm dojdzie do siebie w 2024 roku. Zobaczymy, co będzie w wyborach prezydenckich, ale na poziomie kongresowym na pewno będą duże zmiany. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie zapraszam. To jest szałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia.